Polsce ciągle torturuje się ludzi. Lekarze pracują przepracowani. Czy mamy jakieś dobre informacje? Tak, jesteśmy bezpieczni. Coraz bezpieczniej jest w sieci. Jest czwartek, 7 marca. Piotr Nowak, zapraszam na poranny przegląd prasy portalu Infor.pl. Co najbardziej kochają Polacy? Wiadomo, białe święta spędzone w rodzinnej atmosferze, imprezy przy dobrym alkoholu, parawany na plaży. Ale jest jeszcze jedna kategoria namiętności naszego narodu. To są mieszkania na własność. Uwielbiamy, to po prostu uwielbiamy, czy to posiadać, albo dążyć do posiadania. Jesteśmy w absolutnej europejskiej czołówce, jeśli chodzi o własnościowe mieszkania. Prawie 87% z nas mieszka na swoim albo u rodziny. Wyprzedzają nas tylko takie europejskie potęgi jak Rumunia czy Kosowo. Z kolei najbogatsze państwa Unii Europejskiej, takie jak Niemcy, gdzie własnościowych mieszkań jest niecałe 50%, czy Austria, jeszcze mniej, Szwajcaria 43%. Także jakby tak troszeczkę niepokojąco to wygląda. Może własnościowe mieszkania niekoniecznie są wskaźnikiem zamożności społeczeństwa. Lekarze w Polsce są przepracowani, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Ministerstwo Zdrowia przyznaje, tak, owszem, lekarze są przepracowani. Jaką ma receptę na to Ministerstwo Zdrowia? Otóż resort mówi, a na razie nic nie zrobimy, niech sobie będą przepracowani. Nie ma żadnych planów, jeśli chodzi o zmiany w czasie pracy lekarzy, informuje resort zarządzany przez Izabelę Leszczynę. Być może w przyszłości takie zmiany będą, natomiast na razie interwencje Rzecznika Praw Obywatelskich i Najwyższej Izby Kontroli spaliły na panewce, także jeżeli wybierać się do szpitala, jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że będzie się wami zajmował przemęczony, przepracowany medyk. To portal Infor.pl, artykuł Kingi po Piwowarskiej. Zapraszam serdecznie. Mówi się, że dobre jest takie prawo, które jest przestrzegane. Weźmy pod lupę zakaz handlu obowiązujący od 2018 roku. W zeszłym roku niemal 2000 kontroli. 30% z nich wykazywało nieprawidłowości. Sklepy najczęściej otwierają się jako placówki związane z działalnością w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku. Więc jeśli w niedzielę myślicie, gdzie wybrać się na jakąś placówkę związaną ze sportem i rekreacją, być może jakaś Żabka będzie tutaj najlepszą destynacją. A tak poważnie, to zakaz ten wygląda na to, jest po prostu bublem prawnym, bo masowo jest łamany. Bardzo często też, przynajmniej u mnie na osiedlu, można zobaczyć sprzedawczynię, która pracuje jako pracownik ochrony w sklepie. Znaczy jest dostępna tylko kasa samoobsługowa i klienci tam robią zakupy, natomiast ona oczywiście zajmuje się sklepem, a jest zatrudniona jako ochrona. No zobaczymy, jaka będzie przyszłość tego zakazu handlu, bo mówi się coraz częściej, że ma on zostać zniesiony. Jestem ciekaw, jakie wy macie zdanie na ten temat. Dajcie znać w komentarzach. To jest Dziennik Gazeta Prawna, dzisiejszy kadrowy czwartek. Cyfrowo jesteśmy szczelni jak nigdy dotąd. Tak, to nie żart. W rankingu National Cyber Security Index Polska znalazła się na pierwszym miejscu. Wyprzedziliśmy Australię i Estonię, które zajmują pozostałe miejsca. Na podium zdobyliśmy 91 na 100 punktów możliwych. Wspaniale, prawda? Otóż jest też tego cień, tego sukcesu. Kuleją takie wskaźniki jak zdolność do wykorzystania zaawansowanych technologii. No cholera, wydawałoby się, że to jednak ważny wskaźnik, a okazuje się, że implementacja tych najnowszych technologii do naszej gospodarki przebiega niezwykle ślamazarnie. Słabo też jest, jeśli chodzi o e-administrację, natomiast mamy bardzo bezpieczne strony internetowe. Autorzy raportu zauważają, że paradoksalnie to, co jest naszą największą słabością, też jest powodem naszej siły, bo przez to, że nie mamy ekspozycji na nowe technologie, no to też tych ataków jest po prostu mniej, gdyż tam, gdzie wszystko nowe, to wszystko też jest słabe i kruche, a więc podatne na ataki.
to dzisiejsza Rzeczpospolita. Michał Duszczyk przychodzi z informacjami na temat liderskiej pozycji naszego kraju w kategorii cyberbezpieczeństwo. W Polsce wciąż torturuje się ludzi. Ludzie są torturowani na komisariatach, gdzie są bici, przyciskani do ziemi, duszeni, za ciasno mają założone kajdanki, traktowani w sposób poniżający. Ludzie torturowani są w zakładach karnych, gdzie często tak zwani klawisze urządzają im tam ścieżki zdrowia, poniżają psychicznie, umieszczają w celach z agresywnymi więźniami, przeważają kary nad różnego rodzaju bodźcami resocjalizacyjnymi. Więźniowie mieszkają w za małych celach. Wreszcie skandaliczna sytuacja tak zwanych ośrodków dla bestii, czyli ośrodków zapobiegania zachowaniom dysocjacyjnym. Te również są kompletnie nieuregulowane i tak naprawdę nie powinny istnieć. Polskie władze nawet nie współpracują z Komitetem Zapobiegania Tortur oraz nieludzkiemu traktowaniu. Komitet nie mógł porozmawiać z władzami centralnymi oraz również władze konkretnych placówek też nie były skore do dialogu z tą instytucją. Tortury to nadal problem aktualny w Polsce, a brak przestępstw w kodeksie karnym, przestępstw tortur, sprawia, że odpowiedzialność funkcjonariusza jest czysto iluzoryczna. Te ponure wnioski wysuwają się z dzisiejszej Gazety Wyborczej. Czy opłaca się inwestować w srebro? To srebro czasami jest w cieniu swojego wielkiego przyjaciela, jakim jest złoto, a nieco ponad 10 lat temu mieliśmy wielki krach na rynku srebra i wtedy, kiedy te ceny dołowały, wielu inwestorów, wielu również takich szaraczków, którzy stawiali pierwsze kroki, jeśli chodzi o inwestowanie, pomyślało: tak, to jest ten moment, zainwestujemy w ten metal. No, okazało się, że była to kiepska decyzja, bo przez ostatnią dekadę, jak wskazuje Krzysztof Kolany w dzisiejszym Pulsie Biznesu, te ceny srebra nie zyskały szczególnie na wartości. Skok był jedynie między marcem 2020 a lutym 2021. Wtedy metal zyskał o 159%. Czy srebro jeszcze kiedyś zabłyśnie? To wszystko zależy od koniunktury na ten metal na rynkach światowych. Srebro jest nadal relatywnie tanie, to jest ważna wiadomość, więc jeśli myślimy o inwestycjach długoterminowych, możemy pomyśleć o właśnie tym metalu, choć to warto podkreślić, jest to inwestycja ryzykowna. W Nowej Zelandii do gabinetu lekarz weterynarii trafiło takie oto małe zawiniątko. Wydawało się, że nie, że absolutnie nie ma szans na przetrwanie. Pani weterynarka podjęła jednak to wyzwanie, otoczyła je miłością i najwyższej klasy opieką. Karmiła taką małą strzykawką, przytulała, zapewniała ciepłe i komfortowe miejsce i co najważniejsze ciche, dlatego że jeże uwielbiają, jak jest cichutko. Maluch stopniowo najpierw dochodził do siebie, a później zaczął rosnąć. Po pewnym czasie na jego grzbiecie pojawiły się igiełki, aż w końcu tydzień po tygodniu z tego zawiniątka wyewoluował całkiem dostojny, poważny pan jeż. To był poranny przegląd prasy portalu Infor.pl. Żegnam się z Państwem i do zobaczenia już jutro. Piotr Nowak. Imprezy przy dobrym alkoholu, parawany na twarzy. A co ja powiedziałem?